rozmawialiśmy kilkakrotnie o sprawach bezpieczeństwa, policji, jak również Straży Miejskiej. Omawialiśmy tu również sprawę zakupu nowego samochodu. Ja chciałbym zadać pytanie, czy moglibyśmy głębiej przedyskutować markę samochodu, ponieważ z tego, co tutaj usłyszeliśmy na omawianiu materiałów na sesji, pan burmistrz informował nas o zakupie Skody Fabii. W tak zwanym międzyczasie pojawiła się taka propozycja i oferta zakupu w tej samej cenie, w tej samej kwocie samochodu o nieco lepszych parametrach, wyższego, na 15 kolach, bardziej doposażonego, pięciodrzwiowego i tak dalej, czyli krótko mówiąc, samochodu, który bardziej byłby powiedzmy odpowiedni dla, jak chodzi o funkcję, dla naszej Straży Miejskiej. I tutaj chciałbym ewentualnie ten temat i dyskusję na ten temat wywołać. Jeżeli jest to temat do żadnej dyskusji, bo my musimy to zrobić w drodze przetargu. Trzeba określić parametry, jakie by się chciało, parametry techniczne dla samochodu. Można się podpierać również ceną, jaką mamy do dyspozycji, do wydania, ale broń Boże jakąkolwiek marką. Specyfikacja istoty warunków zamówienia nie może w żadnym stopniu sugerować, który samochód chcemy kupić, albo pod który ona jest zrobiona. Ja jeżeli powiedziałem o Fabii, to powiedziałem tylko o klasie, bo samochody wiadomo, że mają, prawda, te różne przedziały, podziały, że to będzie w tej klasie i finansowej, no i mocno, ale ja broń Boże, proszę mnie rozumieć, że wtedy powiedziałem, że chcemy taki samochód kupić. Proszę Państwa, wiem, ile mieliśmy kłopotu, aby no, przy kupowaniu, prawda, samochody do urzędu, kupiliśmy Skodę, proszę Państwa, nie wiadomo, albo wyjdzie, prawda, ten rumuńska Dacia, prawda, bo będzie tańsza. No tak, no bo co, no się pojawia silnika Taczowi, no i wyjdzie. Może być jeszcze Łada, mogą być różne rzeczy, które nie nadają się na samochód służbowy, prawda? I to samo będzie tutaj. Ja wiem, że ten Fusion, prawda, teraz ten Ford, prawda, on jest dość ciekawy. Będzie, nie wiem, jak to zrobić. Będziemy się starali stworzyć tak specyfikację, aby kupić możliwie najlepszy samochód za pieniądze, które mamy zapisane w budżecie. Ale to tylko tyle, to nie ma nad czym dyskutować.